Cześć kochani, z tej strony Jacuś. Dzisiaj zrobimy coś, czego jeszcze nie robiliśmy, a sobie robiliśmy. A mianowicie zainstalujemy sobie Windowsa 11, lecz tym razem na bardzo starej platformie pod Socket 775. No i dzisiaj będziemy stawiali na tym system operacyjny właśnie Windows 11 i zobaczymy, jak to będzie miało prawo działać. Będzie ciekawie, zapraszam. Pendrive'a z U11 już mam. Będziemy się posiłkować moim dyskiem z mojego pierwszego kompa 500 GB CJ, tam Barracudą 7200, na którym mam bootloadera 10, jak widzicie, i nim będziemy się posiłkować w celu instalacji 11, bo niestety przestarzały BIOS tej płycie głównej nie wykrywa pendrive'a mojego. Więc przechodzimy sobie przez wiersz polecenia. Najważniejsze, że wszystko startuje, jak widzicie. Tak, bardzo stary BIOS. Sami widzicie, jak to się uruchamia. Ale wiersz polecenia od biedy, by bootloaderem dziesiątkowym można wejść. Niestety z zbutowaniem jedenastki z pendrive'a miałem już poważne problemy, więc musimy się posiłkować tym, co mamy. Ważne, że cokolwiek mamy. Dobra. I tak, z poziomu wiersza polecenia odpalamy instalator, formatujemy wszystko, co miało związek z dziesiątką i zobaczymy, jak będzie chodzić. Czysta jedenastka, bez żadnej aktualizacji, po prostu czysto zainstalowana na tym dysku danych. Żadnych wrażliwych na szczęście nie mam. Wszystko mam w większości na OneDrive'ie. Tak co, czekamy, aż wystartuje nam wiersz poleceń. Oczywiście taka nietypowa rozdzielka. To jest moje konto tymczasowe. Oczywiście, jeżeli nie mamy hasła, po prostu klikamy Enter. On to sprawdzi, tak to działa, bum. Teraz nasze polecenie, czyli d:\backslash/setup.exe. I rozpoczęło się w tej chwili ładowanie. Zaraz odpali się instalator. O! Z opóźnieniem, ale odpalił. Jeszcze nam okienko miga, powiadamiając nas o tym, że coś się uruchomiło w tle. Oczywiście, powiedzenie lepiej późno niż wcale. Oczywiście cieszymy się, że w ogóle odpalił. Zainstaluj teraz. Dość długo to mu zajmuje. Więc może ciekawie tutaj ta jedenastka chodzić. On już na dziesiątce chodzi odpowiednio. Pamiętajmy, że to jest Pentium D, to jest dwurdzeniowa, dwuwątkowa jednostka. Ratuje tylko i wyłącznie ją dość wysokie taktowanie, jak nam te czasy. Jak na tamte czasy, ponieważ jest to 2,8 GHz i można podkręcić do 3,4. Albo 3,2, do 3,2 bodajże. Ale sami widzicie, że to trwa. Zresztą co się dziwić, mamy tutaj magistralę USB 2.0 i chyba jedną 2.1. 2.1 jest na dole, 2.0 jest u góry. Bodajże na 2.0 jest klawiatura mysz, na 2.1 pendrive'a włożyłem, żeby było szybciej. Kompatybilność, jak widzicie, jako taka jest, ale prędkość tej magistrali jest tragiczna. Zresztą, jak widzicie, instalator odpalił po 2 minutach od wpisania komendy. Pełnoekranowy instalator kiedy się zdąży wczytać? Za pół godziny, więc może cięcie W zrobimy? końcu, kochani, się udało. Nawet nie będę liczyć, ile czasu minęło. Nie mam klucza, jak na razie. Mam tam gdzieś w dokumentach na telefonie kilka kluczy, ale wybierzemy sobie oczywiście wersję Pro, żeby nie było lekko. W pełni, jak już wybieramy instalację pełną, to pełną. No i dzisiaj z tym spróbujemy się uporać. Bo czego my tutaj nie mamy? Mamy 4 GB RAM-u? Mamy. Nie mamy Secure Boota? Nie mamy. Czyli musimy jeszcze w rejestrze bawić się w pomijanie rzeczy. Zapraszam do mojego kolejnego odcinka. Mam nadzieję, że nie wyjdzie całkowicie. Nie, instalator oczywiście zostawiamy sobie tutaj w tle otwarty. W tym momencie, kochani, odpalamy edytor rejestru i jedziemy po kolei, tak jak ostatnio. Więc regedit, hakej local machine i po kolei będziemy tworzyć swoje kluczyki. I tutaj, kochani, już jesteśmy w edytorze rejestru w naszej odpowiedniej lokalizacji i musimy się skupić tak naprawdę, jakie wartości DWORD będą nam tutaj potrzebne. Oczywiście wracamy do mojego odcinka w takim razie poprzedniego z instalacji i będą nam potrzebne dwie wartości. Bypass TPM, bo na tej płycie nie mamy w ogóle czegoś takiego jak TPM 2.0. Oczywiście w tej wersji 1.0 możliwe, że jest wbudowane tego Intela. Bypass ramczek nie, bo mamy dwie kostki po 2 giga. Mamy łącznie 4 giga, więc to jest spełnione. I bypass Secure Boot.
Bypass Secure Boot. Tutaj wybaczcie, kochani, jeżeli wprowadziłem was w błąd. Przy każdym z tych... Przy każdym z pominięć w edytorze rejestru, wybaczcie, jeżeli ktoś wcześniej oglądał mój odcinek i te pominięcia nie działały, przy każdym z nich musi być check. Bo jest to procedura sprawdzenia, czy te podzespoły są. I musi być bypass TPM check i bypass secure boot check. Wszędzie musimy, kochani, wstawić check. Tak samo w naszym edytorze rejestru. Musimy wpisać na końcu check przy każdej wartości, którą chcemy pominąć. Oczywiście w naszym wypadku są tylko dwie wartości. Tak jak już mówiłem wcześniej, bypass secure boot check i bypass RAM check. Chociaż tego akurat nie musimy, bo tutaj mamy 4 GB RAM, więc bypass secure boot check i bypass TPM check. Tak. Oczywiście, aby wszystko działało, najpierw tworzymy sobie klucz o nazwie lab config, czyli konfiguracja laboratoryjna, tłumacząc z angielskiego, tak? Okej, mamy nasze dwie wartości. Pierwsza będzie pominięciem secure boota, druga będzie pominięciem TPM-a, bo nasza płyta główna nie ma ani tego, ani tego, więc sobie rzeczy pomijamy, lecz zanim musimy w systemie szesnastkowym zmienić wartość binarną 0 na 1. Tutaj tak samo, 0 na 1. Czy itk nasze obydwa kluczyki, nasze dwie wartości 32-bitowe w kluczu są aktywne w tym momencie i musimy tak naprawdę teraz jedyne co zrobić, to ponownie odpalić instalator. Jak dobrze, kochani, widzimy, nasz instalator zdążył się w tym momencie załadować. Klikamy, nie mam klucza produktu oczywiście, bo jak na razie mam go na telefonie, ale nim nagrywam. Wybieramy sobie wersję Pro, czyli jak najbardziej dowoloną. A współczuję temu procesorkowi już i mamy akcept i postanowienia licencyjne. Udało nam się zrobić obejście w tym momencie wszystkiego komercjalnego, niestandardowa. Usuwamy wszystko, co jest tak naprawdę, jakiekolwiek partycje usuwamy. No, mamy oczywiście twardziela 512 giga i tutaj klikamy dalej, on sobie sam już stworzy partycje, nawet nie tworzymy nowych woluminów, chyba że macie 1 tera i chcecie sobie zrobić partycję C i D, to robicie nowy wolumin po tam bodajże 4096 MB, jeden i drugi, i dobra. Jak na razie teraz tworzę sobie partycje systemowe, myśli. Możemy to rozpoznać łatwo po klepsydrze na naszym kursorku. Czekamy oczywiście, aż zniknie i... Nawet bez pardonu o informowaniu nas o tworzeniu nowych partycji zaczynamy instalację 11 na Pentium D. Procesor, który już jest niewspierany, nieobsługiwany, dwurdzeniowy, dwuwątkowy, ślimaczy. Kto chodzi na 7, to nawet nieźle chodzi na 7, a na 10 to już muli całkowicie, a jak będzie na 11? O rany. Jak na razie mamy 0%, to się nazywają emocje. Czekamy na 1%, będzie 1%. Magistrala jest bardzo wolna, bo jest to USB 1.1, więc może to trochę potrwać. Ale czy będzie? Ciągle jest 0. Mijają kolejne sekundy. Proszę, niech się nie sypnie na tym etapie. Co? He? He? Czy wy to widzieliście? Dobra, przygotowanie plików do instalacji. Ja nie mogę. Dobra, czyli przekopiowałem sobie pliki systemu Windows. To bodajże były te pliki do tych podstawowych partycji, a więc nieźle, bo to było kopiowanie raptem 500 mega. Jest 1% kopiowania głównych plików systemu Windows. Dobra, w każdym razie kopiowanie się odbywa. Nie powinienem aż tak naprawdę być tak sceptycznie nastawiony, ponieważ ten dysk tutaj Seagate Barracuda ma aż 7200 obrotów, więc to nie jest naprawdę wolny twardziel. To nie jest wcale zły twardziel, ale już sama magistrala składająca się, jak widzicie, z mostka południowego i mostka północnego już ma bardzo ciepło. Co prawda świeżą pastę tam dałem, ale... To jest zaprojektowane pod XP, bądźmy szczerzy, tak? A my tutaj w tym momencie stawiamy najnowszy system, jaki dotychczas wyszedł. Więc może być ciekawie z jego obsługą. Dobra, widzimy się przy 99% lub przy instalowaniu aktualizacji. Dobra, kochani, udało mi się złapać dokładnie tą klatkę, gdzie z 98% nagle zrobiło się 100% i przeszedł do instalacji funkcji, tak jak obiecałem. W tym momencie jesteśmy na etapie instalowania aktualizacji. Oczywiście kartę Wi-Fi tutaj mam walniętą, więc z połączeniem się do Antonia nie będę miał problemu.
podczas konfiguracji, instalowania i aktualizacji właśnie przeszliśmy do tego etapu. Także to już jest tak naprawdę końcóweczka. Kończenie w tym momencie. Zaraz pewnie będzie chciał żądać ponowny rozruch. A więc naprawdę już jesteśmy bardzo bliziutko uruchomienia 11 na płycie głównej pod XP-ka. Okej, żąda już o ponowny rozruch, pomożemy. Oczywiście jeszcze nasz wiersz poleceń tutaj został, ale mimo wszystko się uruchomił ponownie. Dobra, jest nasz BIOS pod XP-ka, który wygląda archaicznie. I na tym, jeszcze na telewizorze 23-calowym. I na tym stawiamy 11, czy wy to widzicie? Tylko pamiętajcie, na włączonym kompie nie dotykajcie najlepiej żadnych okolicy RAMu i tak dalej, ponieważ możecie być naelektryzowani, a to nie jest uziemiona ta płyta główna, bo nie jest do obudowy połączona przez zasilacz, który jest uziemiony, więc w tym momencie, jeżeli dotkniecie się płyty głównej, z której może lecieć pin dodatni od zasilacza, jeżeli byście teraz dotykając płyty głównej dotknęli na przykład rury od grzejnika, no to impuls by przeszedł przez wasze serduszko. Tak. I mi już się to zdarzyło właśnie na tej płycie i nie jest to nic przyjemnego. Oczywiście to troszeczkę będzie trwać to ładowanie systemu, ale już naprawdę doszliśmy do czegoś. Postawiliśmy 11 na wieloletnim kompie. 2007-2008 rok, coś takiego. Ze względu na prędkość tego chipsetu, tego South Bridge'a, bo nie jest to już w chipsecie jednym zamknięte, tak jak w dzisiejszych płytach głównych, tylko to jest stara płyta pod XP jeszcze, na której XP śmigał aż miło, to zaraz na to 11 stawiamy, co mnie dalej śmieszy. Ale dobra, zobaczymy jak będzie z używalnością. W tym momencie to już nie jest animacja przygotowywania, tylko to już jest animacja startupowania. W tym momencie uruchamia nam się 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Przyzwyczajenie. Startuje nam 11. Tak, za każdym razem będę mówić 10 już odruchowo. To już jest taki odruch bezwarunkowy. Czekaj. I czekamy. O, moje oczy! To działa! Zasilacz, czarna lista. Płyta główna 2007 rok pod XP. Postawiliśmy 11. Bo ja już widzę tą płynność. To kochani, mamy to. Tak, Polska. Polski programisty, tak. Pomiń. I o dziwo powiem wam, że nawet mamy audio. Już od startu, czyli jakiś sterownik WDM w teorii to obsługuje, głośniki High Definition Audio Device. Tak, i mamy jakiekolwiek Wi-Fi, jest i też moje Wi-Fi. Zobaczymy, czy będzie WPS, jak myślicie, będzie czy nie będzie, bo karta Wi-Fi obsługuje. Możesz się połączyć przez naciśnięcie WPS-a, idziemy. WPS, jaki już poszedł. I się połączyłem za pomocą WPS-a na karcie Wi-Fi. Od Delinka z 2004 roku na takim starym setupie. Ale widać teraz po tym jak miga, że Delink przerabia tam jakieś linki i w tym momencie chodzi po sieci. Mam nadzieję, że nie będzie sobie na tym sprawdzać aktualizacji, ponieważ ta prędkość po 2.4 nie jest tak oszałamiająca. Jaką żeby tu dać nazwę? Oczywiście moją standardową, czyli moje imię. Albo Jacek PC, tak. Jacek myślnik PC. Tak to nazwiemy. Dalej. Dobra, zrestartował się po BIOSie. Widzicie, że to jest informatyka 6 klasa podstawówki. U mnie 2011-2012 rok. Ten przełom. Takie sprzęty wtedy były. Także pozdro i na tym XP śmigał. Dzisiaj że miga 11. Udało się, dobra. Jakoś przez to przebrnęliśmy. Użyj konta do użytku osobistego. Nie, będziemy tego pod domenę mojej szkoły podpinać w życiu. Dobra, kochani, zalokowałem się tutaj własnym hotmailem oficjalnym. Nie przywracajmy rzeczy z Legiona jako nowe urządzenie. Nie. Z MSI też, mojego drugiego stanowiska nie. Jako nowe, ale sami widzicie moje oficjalne konto Microsoft tutaj dodaję. Chodzi świetnie po prostu. Oczywiście kod QR, pomiń. To tam jak na razie nie będziemy konfigurować aplikacji mój telefon. I tutaj kochani, istotna rzecz. W tym momencie, bo mi mówiłem, że macie problemy z OneDrive'em, i wkurza was to, że wam się zapisują pliki na OneDrive'ie i potem wywala wam chmur, że macie chmurę pełną, bo macie tylko 5 giga plan podstawowy. I w tym momencie etapie konfiguracji nawet tabem wam podpowiem, że
wybierając opcję tylko zapisuj pliki na tym komputerze, odruchowo klikacie dalej, jak was konfigurator kieruje, wtedy zapisujecie pliki na OneDrive, to co macie na pulpicie, to co macie w dokumentach, to co macie w pobranych. Z tym OneDrive macie tylko 5 giga, więc żeby dla spokoju tylko zapisuj pliki na tym komputerze, klikacie w tym momencie. I w tym momencie OneDrive jedynie staje się dodatkiem i wszystko co pobieracie na pulpit nie zapisuje się z automatu na OneDrive'a, tylko na wasz dysk lokalny. Zobaczmy, czy to jest końcówka naszej przeprawy przez konfigurator 11. Mamy już konto użytkownika, mamy konto Microsoft dodane. Mamy nazwę zdefiniowaną naszego komputera. Co jeszcze? Game Pass i Xbox Game Pass. Na tej płytce to najwyżej ta karta graficzna jakoś doratuje, ale Forza Horizon 5 w życiu na tym bym nie odpalił. Na Pentium Dead Urzeń, o biedy. Już to co robimy nie jest zbyt mądre, chyba że jakoś wydajnościowo 11 na pulpicie będzie lepsza od 10, bo 10 chodziła tutaj jako tako, 7 nawet, a 11 zobaczymy. Na kompie z mojej podstawówki. I to jest dobre stwierdzenie, bo pod zespołami się to nawet zgadza, tylko w podstawówce miałem, wiadomo, w wersję biedną maksymalnie 2 giga RAMu. Z tego co pamiętam, bardziej 1 giga, 2 giga, tak z FS, jeszcze stare kompy to były w bibliotece. A tutaj to już jest na bogato, bo mamy aż 4 giga. Może to potrwać kilka minut, dobra, mamy tą konfigurację. W tym wypadku może to potrwać kilkanaście minut w wypadku naszej płyty. Więc tutaj trochę czasu to potrwa. I w tym momencie chyba widzimy się na pulpicie. Tak. To jest nasza 11. Na płycie głównej z 7 roku. Jak jest responsywnością tego systemu? Tak jak widzicie, menedżer urządzeń, który otworzyłem już jakieś 10 sekund temu, też wczytuje się z prędkością światła. Więc chyba 11, chyba moja początkowa teoria była tak, dobra, że dla starszych AMD-ków 11 może jest zbawieniem, ale dla starszych Intelów, no jak widzicie, to zbawienie jest wątpliwe. Bo oczywiście jeszcze nie mamy części sterowników, ale sami widzicie, na jakich podzespołach musimy w tym momencie pracować, a raczej operować. Dobra, sprawdźmy sobie aktualizację, czy już sobie chipseta pobiera, czy cokolwiek. Oczywiście nie mam aktywowanego systemu, ale mam nadzieję, że mimo braku aktywacji sterowniki sobie umie pobrać. Takie podstawowe. Sprawdź, czy są aktualizacje, na pewno są. Oczywiście teraz musimy pobrać sterownik dla karty graficznej, ponieważ ten aspekt powinien być o wiele szerszy. Teraz to już dosłownie czuję się jak w domu, nawet są moje zakładki, więc świetnie. Teraz, kochani, to co nas najbardziej interesuje, czyli jak to działa. Zobaczcie na statystyki użycia procesora, no faktem są dość wysokie, chociaż gdzie niegdzie są spadki, jak widzicie, minimalne. Lecz no, całościowo 2,8 GHz dwa rdzenie na 11 to trochę za mało. Z kolei jak jest z RAM-em? Z RAM-em, zapewnieniem, sami widzicie, no 81% jest użyte, ale tylko i wyłącznie dlatego, że mam odpalonego Edge'a. No i właśnie jak chodzi Edge, o to jest dobre pytanie. Przykładowo mój film, teraz wyglądamy na Windowsie 11, jak stawiamy na Surface'ie Windowsa 11. Tak. Oczywiście przerwa na reklamę, ale tak pokrótce, na 480p nie ma problemu, aczkolwiek jak widzicie, ścinki się zdarzają. Na 720p damy radę ostatecznie, tylko tu już menedżer zadań musimy zamknąć, bo tutaj każdy megabajt się liczy, tak naprawdę. W tym momencie sami widzicie, no chodzi to o ciążale, ale myślałem, że będzie jeszcze tragicznie, w końcu to jest platforma Pentium D, o którą były oparte moje kompy w podstawówce, już któryś raz to powtarzam, ale tam dokładnie były mniej więcej takie procesory i takie dokładnie płyty główne wtedy, więc tyle lat, a 11 na tym udało mi się postawić. Tutaj macie serwerek discordowy, by the way, akurat ujęcie z tego. Tutaj 720p, jak widzicie, daje radę, ale już renderuje coraz dłużej, ponieważ procesor nie ma takich mocy obliczeniowych. Karta graficzna jeszcze daje radę,
O, dobra, w tym momencie akurat daję sobie radę na 720p 60 Hz, to jest jeszcze na 60 klatek trzeba dodać. Przy Full HD domyślacie się, co by było. Próbujemy? Próbujemy. Ta karta graficzna pociągnie, tylko ten procesor robi bottlenecka strasznego. U Pentium D to jest taka grzałka, lubi się grzać, ale mało robi. Dobra, Full HD jak widzicie i tylko i wyłącznie dzięki tej Nvidii był w stanie to wyrenderować. W tym momencie procesor go mocno upośledza, tak naprawdę, tą kartą graficzną. Dokładnie, ale jak widzicie, daje radę. Daje radę, tylko widać, że chce. On chce, ale procesor mu na to nie pozwala, bo jest ciutkę za słaby. Ale udało się, postawiliśmy na to finalnie 11. I może nie chodzi to zawrotnie dobrze, lecz do Office'a takich rzeczy jak najbardziej ten komp jeszcze się nada na spokojnie. Bo sami widzicie, no jak to chodzi. Ktoś by powiedział, 7 by tu o wiele lepiej chodziła. Pewnie, żeby o wiele lepiej chodziła, ale przełącz na dzisiaj był taki, że postawić tutaj 11 i postawiliśmy i to chodzi, co tu więcej powiedzieć. Działa to. Co prawda zasoby nasze są dość małe, jak na 64-bitowy system operacyjny, ale o, już nawet jakieś aktualizacje znalazł Nvidia Display jak najbardziej. Mamy już sterowniki jakieś do wyświetlacza, więc mamy pełny ekran, ale najważniejsze, że to działa. Jako komputer taki awaryjny jak was, że byłby w serwisie i firma naprawdę nie oferowała bez sprzętu zastępczego, to taki coś mieć w piwnicy na półce, to jak najbardziej. Bardzo przydatne. No ale sami widzicie tak naprawdę jak to wygląda. Nie jest źle. Mogło być ciutkę lepiej, chociaż jak na ten procesor nie ma co wybrzydzać. Ważne, że to działa, to jest procesor pod Windowsa XP. I tak jestem zadowolony z tego, co tutaj tak naprawdę działa. W jaki sposób? Jak na te podzespoły. Dobra kochani, to chyba byłoby na tyle, bo nie będę robić filmu 40-minutowego. Żadnych gier na tym nie będę odpalać, no bo sami widzicie, ustawienia się odpalają tyle czasu. Plus RAMu jest kupę zawalonego, więc dosłownie coś takiego miniaturowego mógłbym pograć, ale tak, coś raczej większego to nie za bardzo. Nadwórdzeniowy dwuwątkowy procesor. Dobra kochani, chyba to było wszystko. Udało nam się postawić Windowsa 11. Chyba to było na dzisiaj tyle. Życzę wam wesołych świąt. Jeśli jeszcze jakiś odcinek przed świętami pewnie się trafi, znając życie. Pewnie, że ją będziecie gdzieś tam miwał oglądać ten film, to życzę wam akurat na święta tego roku. Może nawet przyszłego. Jeśli ktoś by to też wtedy oglądać, wesołych świąt. I trzymajcie się kochani, kocham was. Do zobaczenia w przyszłym roku.